Cześć, nazywam się Tomek Gąsierowski i jestem studentem trzeciego roku w Warszawskiej Szkole Filmowej na kierunku reżyseria i jestem reżyserem filmu Hańba. Hańba jest historią o miłości, która wydaje się moralnie niewłaściwa. Obserwujemy tą historię przez pryzmat głównej bohaterki Wiktorii, która jest we wczesnej ciąży, którą ukrywa przed światem. W dochowaniu tajemnicy pomaga jej brat, który jest jedyną osobą, na którą bohaterka może liczyć. Jest tam również wątek aborcyjny, jest wątek postaci dziadka, w którego wcielił się Franciszek Pieczka i którego postać nie może się o tej tajemnicy dowiedzieć. Bohaterka ma styczność z wieloma współczesnymi problemami i emocjami, takimi jak samotność, miłość, pustka, brak zrozumienia. Jest to jednak opowiedziane w dość kontrowersyjny sposób, tak aby zadać wiele pytań moralnych i etycznych. W zasadzie myślę, że co roku robię w tej szkole film o tym, co mnie aktualnie trapi, natomiast odwracam kontekst o 180 stopni na potrzeby filmu. To znaczy, że uniwersalne emocje odczuwane przez bohaterkę były problemami, które odczuwałem również ja, natomiast posłużyłem się bardziej kontrowersyjnymi narzędziami do opowiedzenia tej historii tak, aby zwiększyć stawkę filmu i zdążyć widza zainteresować w te 20 parę minut. Poruszam kontrowersyjny temat w tym filmie, ponieważ w zasadzie tylko takie tematy mnie ciekawią. Oczywiście, że są różne sposoby na pokazanie kontrowersji. Można coś bardzo kontrowersyjnego pokazać w subtelny sposób. Można z codziennego tematu zrobić kontrowersję. Natomiast jest to dla mnie bardzo ważna rzecz dla idei filmu. Z Franciszkiem Pieczką współpracowało się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że nie miał on już na tyle siły, żeby sprzeczać się ze mną o poprowadzenie niektórych scen i po prostu dawał dzieciom czerpać radość z ich pracy. Natomiast zdarzały się momenty, że po prostu stanowczo opisał mi, czemu jakieś rozwiązanie będzie lepsze i było to zazwyczaj na tyle logiczne, że bez wahania się zgadzałem.